Bardzo dziękuję za zaproszenie. Kilkakrotnie udało mi się do tej pory być w Erłowie, ale nigdy na takim spotkaniu, zawsze bardziej turystycznie i pielgrzymkowo. Chciałbym wam powiedzieć, że nie mogliście zrobić dzisiaj nic lepszego, jak to, że przyjechaliście tutaj na spotkanie. Dzięki Duchowi Świętemu, ponieważ mogliście robić oczywiście wiele innych rzeczy i na pewno bardzo ważnych, ale jestem przekonany, że jeżeli dzisiaj otworzycie się na słowo o rycerzach Kolumba, to rycerze Kolumba mogą zmienić wasze życie jako księży, zmienić wasze duszpasterstwo i zmienić wasze wspólnoty, parafie. A kiedy ksiądz Michael McGivney zapraszał pierwszych mężczyzn, aby stali się rycerzami Kolumba, to nie był to czas jakiegoś wielkiego triumfu. To nie, rycerze Kolumba nie powstali dlatego, że było dużo środków finansowych i można było je na coś ważnego spożytkować, ale powstali dlatego, że była ogromna potrzeba dowartościowania, docenienia roli katolika, roli mężczyzny w tamtym społeczeństwie. Co prawda wszyscy wywodzili się z religijnych rodzin, byli głęboko związani z Kościołem, ale żyli w bardzo trudnych warunkach. Przez te blisko 140 lat, kiedy istnieją rycerze Kolumba, sytuacja się zmieniła. Dzisiaj nasze rodziny są coraz mniej religijne, coraz mniej żyją we wspólnocie. Dzisiaj mężczyzna wychodzi z domu i nie ma go przez cały dzień, a czasem wyjeżdża na tygodnie, miesiące, żeby zarobić potrzebne pieniądze na utrzymanie tej rodziny i nie uczestniczy w normalnym wychowaniu dzieci. Bardzo często kobiety również idą do pracy. Dzieci idą jakby swoim torem, dzięki komputerowi, internetowi, szkole. Często rodzice nie mają już na nich wpływu. Dlatego dzisiejszą potrzebą wspólnot, takich jak rycerze Kolumba, jest odbudowywanie wartości rodziny i parafii. Parafia, wspólnota Kościoła nie może bowiem być jak supermarket. To nie jest tak, że każdy, kto chce, przyjdzie do Kościoła, weźmie towar z półki, ten potrzebuje modlitwy, ten potrzebuje spowiedzi, ten potrzebuje pomocy, chleba, zabiera swoje i odchodzi. Bo nie bylibyśmy pasterzami, nie bylibyśmy księżmi, tylko kierownikami supermarketu, który świadczy usługi dla ludności. Natomiast my mamy być pasterzami wspólnoty, a więc nie jesteśmy kierownikami w tej grupie. Opowiem taką historię, którą usłyszałem wiele, wiele lat temu. Uczyłem się wtedy języka niemieckiego i to była taka historyjka w ramach nauki języka. Otóż pewien człowiek kupił sobie bilet na statek i miał płynąć z Niemiec do północnej Norwegii. Ale wsiadł na statek, który był angielski. Bilet również był wypisany w języku angielskim. I on nie bardzo rozumiał, co tak naprawdę kupił. Wiedział, że ma miejsce na statku. I przez te kilka dni, kiedy miał płynąć, miał tam jakiś chleb ze sobą, trochę jedzenia, siedział na korytarzu,
na krześle i próbował przetrwać te kilka dni, jedząc to, co zabrał ze sobą z domu. Kiedy dopłynęli do północnej Norwegii, wychodząc, oddał ten bilet. I wtedy człowiek, który obsługiwał ten statek, mówi: ja ciebie szukałem przez 4 dni, bo po pierwsze nie zająłeś swojej kajuty, którą miałeś, czyli nie wykorzystałeś swojego pokoju. Twoje łóżko jest nieruszone. Ani razu nie byłeś na śniadaniu, na obiedzie, na kolacji. Jak ty przetrwałeś te 4-5 dni nie jedząc i nie śpiąc w swoim łóżku, chociaż miałeś za to wszystko zapłacone? Nie znał języka angielskiego i nie wiedział, że zapłacił za pełen komfort, all inclusive, moglibyśmy powiedzieć, a siedział na korytarzu i jadł tylko to, co ze sobą zabrał. Czasami, no odchudził się na pewno. Czasami jest tak z nami księżmi w naszych parafiach. My myślimy, że jesteśmy kierownikami, głową całej tej wspólnoty, że wszystkim powinniśmy kierować i czekamy na ludzi. Kiedyś wystarczyło, że zadzwoniono w dzwony i ludzie przyszli. Dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj musimy być świadomi tego, że to my mamy budować wspólnotę razem z ludźmi. Nie tylko ja pracuję dla ludzi, ale to, co robimy, musimy robić razem. Dlatego Rycerze Kolumba są pierwszą taką organizacją, która może być najlepszym partnerem do budowania wspólnoty parafii.